Witajcie. Dzisiaj kolejna lekcja historii, dzisiaj opowiem Wam o panowaniu dwóch władz, Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka. A tak dokładniej skoncentrujemy się na trzech zagadnieniach. Zagadnienie pierwsze to rządy Warneńczyka, Unia Polsko-Węgierska i Bitwa pod Warną. Zagadnienie drugie to powstanie Związku Pruskiego, inkorporacja Prus, wojna trzynastoletnia i powrót Pomorza Gdańskiego do Polski. I wydarzenie trzecie, polityka dynastyczna Jagielonów, objęcie przez Jagielonów tronów w Czechach i na Węgrzech. A zaczynamy od Władysława Warneńczyka. Władysław Warneńczyk urodził się w 1424 roku, kiedy już prawie nikt nie wierzył w to, że Władysław Jagiełło doczeka się męskiego potomka. Nie wiemy tak dokładnie, kiedy Władysław się urodził. Według jednej z wersji miał wtedy 73 lata, według innej był młodszy, ale tak czy inaczej. Doczekał się syna w bardzo podeszłym wieku. Jak pisał kronikarz, cytuję: Król przez cały dzień nie wychodził z kościoła, ale cały czas trawił na modlitwie, dzięki czynieniu Boga i pobożnych uczynkach. Władysław, zwany po śmierci warneńczykiem, urodził się w 1424 roku. Dziesięć lat później umiera Władysław Jagiemło i dziesięcioletni Władysław zostaje koronowany na króla Polski. Oczywiście dziesięcioletnie dziecko nie może samodzielnie rządzić, w związku z tym teoretycznie pozostało pod Rady Królewskiej, jednak faktycznie przewodniczył tej radzie i faktycznie rządził wtedy Polską kardynał Zbigniew Oleśnicki. W wieku 14 lat teoretycznie Władysław objął samodzielne rządy, jednak tak naprawdę Zbigniew Oleśnicki wywierał olbrzymi wpływ na to, co młody król. Robił na jego decyzję. W 1440 roku Węgrzy zaoferowali koronę węgierską właśnie Władysławowi. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na zagrożenie tureckie. Turcy, którzy zagrażają istnieniu państwa węgierskiego, są na tyle poważnym zagrożeniem, że Węgrzy szukają sojusznika. Unia personalna z Polską daje Węgrom nadzieję na pomoc Polski w walce ze śmiertelnym zagrożeniem. Nie wszyscy Węgrzy chcieli, aby Władysław Jagiellończyk został królem Węgier, dochodzi do wojny domowej ze zwolennikami Habsburgów. Ostatecznie po dwóch latach Władysław wychodzi z tej wojny zwycięzcą. I rzeczywiście w 1443 roku Władysław rusza na czele 25 tysięcy armii węgierskiej z polskimi posiłkami przeciw Turkom. Faktycznie wyprawą kieruje wybitny węgierski polityk, dowódca Jan Huniady. Wyprawa przynosi kilka świetnych zwycięstw i doprowadziła do zawarcia 1 sierpnia 1434 roku korzystnego dla Węgier pokoju w Szegedynie. Wydawało się więc, że wojny z Turcją ustały na jakiś czas. Jednak król pod namową legata papieskiego Cezariniego Zerwał pokój i podjął działania wojenne. Dlaczego? Legat papieski namawiał go do tej decyzji, aby ruszył na pomoc dla Konstantynopola, który zmagał się z tureckim zagrożeniem. Takim argumentem też za wznowienie działań wojennych było włączenie się do wojny z Turcją bogatej Wenecji. Tak więc wbrew węgierskiemu interesowi narodowemu Władysław rusza na kolejną wojnę przeciwko Turcji, dlatego jest nazywany często ostatnim Krzyżowcem Europy. Armia węgiersko-polska liczyła około 16 tysięcy żołnierzy, Polaków było w tej armii niewiele, około 300. Turcy zatrzymali tą armię pod Bułgarską Warną. Jak się oblicza, wojska na czele których stał sultan Murat II liczyły około 60 tysięcy żołnierzy. Mimo dużej przewagi wojsk tureckich, według historyków wojskowości, początkowo stroną przeważającą były wojska węgiersko-polskie. Jan Długosz relacjonował, cytuję: jakoż król, którego Polacy dzielni i odważni wojownicy nigdy nie opuszczali, bił się aż do zmroku z nieprzyjacielem, i odparszy Turków, ścigał ich blisko 10 tysięcy kroków od zamku Warny, skąd był wyrusz. No i niestety w pewnym momencie Król Warneńczyk zbyt szybko uwierzył w zwycięstwo. Ruszył z wojskiem do ataku, co było decyzją błędną. Długoż relacjonował dalej. Sam król Władysław walczył do upadłego, ale było go wielu błagało, żeby się na oczywiste nie narażał niebezpieczeństwo i gdy wojska jego pierzchnęły, sam jeden nie szukał zguby ze szkodą i z całego chrześcijaństwa nie złożył przecież ani na chwilę moręża lecz sławę rycerską przenosząc na ocalenie i śmierć falebną nad żywot stromotny rzucił się w najgorętszy tłum nieprzyjaciół i przez pewien czas dzielnie wytrzymywał walkę aż w końcu otoczony z garstką swoich rycerzy tłoczącymi się zewsząd tłumami barbarzyńców lek śmiercią bohatera z poświęceniem krwi własnej klęską niesłychaną całego chrześcijaństwa i Polski i po zwalczeniu już, rozgromieniu nieprzyjaciół, żadnego niespodziewających się ocalenia, zgładzony morderczą ręką, świetne i niespodziewanie, dozwoli im wydrzeć sobie zwycięstwo. Obskoczony bowiem dookoła od niezliczonej drzwi barbarzyńców, mając ucieczkę za największą sromotę. kiedy go odstąpili i Węgrzyni z Janem Huniadem, krzepił się jak mógł i popierał z całym wysileniem walkę, aż wreszcie po wytępieniu wszystkich wokół siebie Polaków. Nie bez pomsty swojego i swych towarzyszów zgonów, mężnie położył głowę. Kiedy już w ostateczności żadnego nie widział dla siebie ratunku, nadzieję całą złożył w Bogu i nią krzepił odwagę, mąż wielkiej duszy. Jan Juniat słał do króla Władysława ustawiczych gońców, zaklinając go aby ustąpił z pola i ratował się ucieczką, ale król z oburzeniem odpowiedział: idźcie i powiedzcie zbiegowi zdrajcy, a nie rycerzowi memu Janowi, że Węgrzy. Po jednego wojska drugie postawić mogą, ale ja uciekszy z bitwy. Nie zdołałbym uniknąć hańby, a wolę stokroć żywota, nieżeli sławy postradać. Pragnę przeto w tym dniu za wiarę, za religię, za chrześcijan wszystkich i Węgrów. Śmierć raczej podjąć chwalebną, niż stromotną splamić się ucieczką. Kronikarz turecki tak opisał okoliczności śmierci króla Polski i Węgier Władysława koni go potknął się, ma on sam spadzeń na twarz. W tym miejscu znajdowało się dwój Janczarów, którzy wraz z innymi rycerzami znajdującymi się w pobliżu ucięli głowę przeklętego króla i zanieśli do sultana Murada. Ten zaś widząc głowę króla podziękował Bogu. Głowę tą zatknięto na lance i podniesiono w górę wykrzykując ta głowa jest głową króla. Tak zginął Władysław Warnęczyk. Miał zaledwie 20 lat. Jak już mówiłem, niektórzy uważają, że Warneńczyk był ostatnim krzyżowcem Europy. 9 lat później, 9 lat po klęsce pod Warną, Turcy zdobyli Konstantynopol. To był rok 1453. Śmierć młodego polskiego króla, króla węgierskiego przeciwko Turkom. Zapewniła mu sławę, stał się bohaterem ludowych opowieści hiszpańskich dramatów z początku XVII wieku. Najsłynniejszy z tych utworów poświęcony władcy, o którym mówię, to Król bez Królestwa Lope de Begii. Ginie władysław Warneńczyk, ale początkowo nie było takiej pewności, czy zginął. Wielu uważało, że może ocalał, że może dostał się do niewoli, że może został ranny, że może wróć w związku z tym czekano z wyborem nowego władcy. Do tego jeszcze Kazimierz Jagiellończyk, Władysław Warneńczyk miał młodszego brata, który rządził na Litwie. Targował się przed objęciem władzy w Krakowie. Chciał bowiem wzmocnić swoją pozycję. Także mamy taką lukę w poczcie władców polskich. Między okiem 1444. śmierć Władysława pod Warną i... Koronacją Kazimierza Jagiellończyka rok 1447. Wtedy to wielki książę litewski Kazimierz Jagiellończyk, syn Władysława Jagiełły, młodszy brat Władysława Warneńczyka zostaje koronowany na króla Polski. I teraz przechodzimy do zagadnienia drugiego i tak naprawdę najważniejszego, czyli wracamy do sporów wojen polsko-krzyżackich. Ja już mówiłem, że kiedy Krzyżacy przegrali pod Ruwaldem. Nie zmieniło się wiele na mapie Europy. Państwo krzyżackie niewiele ziem straciło na skutek tej klęski. Natomiast potęga tego państwa zaczęła się kruszyć, walić. To państwo z każdym rokiem stawało się coraz słabsze. Coraz mniej popularne na Zachodzie, coraz słabsze państwo krzyżackie próbuje ratować swój potencjał, podnosząc podatki. Podnoszenie podatków napotyka na opór ludności. Wysokie podatki tłumią handel, ruinują gospodarkę, powodują opór ludności. Aby wymusić płacenie wysokich podatków, krzyżacy zwiększają terror. Terror znowu powoduje jeszcze większy opór. Czyli mamy narastającą niechęć do krzyżaków poddanych państwa krzyżackiego. Ale ta niechęć ma też inne źródła. Mieszkańcy państwa Krzyżackiego widzą, co się dzieje w niedalekiej Polsce. Widzą, że szlachta, która mieszka nie tak daleko za granicą ma swoje prawa, ma swoje przywileje nie może być aresztowana bez wyroku sądowego a oni sami doświadczają na co dzień przemocy krzyżackiej. Oni sami nie mają żadnej ochrony przed gwałtami krzyżackimi. Widzą, że w Polsce są niskie podatki, a Krzyżacy nakładają bardzo wysokie podatki. Prusy, mieszkańcy Prus w dużej mierze żyli z handlu. Gdańsk, potężne miasto. I teraz ten handel jest utrudniony przez istnienie państwa Krzyżackiego. Kupcy kalkulują, kupcy myślą. Narasta taka świadomość, że przyłączenie się do Polski opłaca się i w wymiarze społecznym. Polscy władcy lepiej traktują poddanych niż krzyżacy. I w wymiarze ekonomicznym, bo niższe podatki, bo łatwiejszy handel z Polską, bo większa możliwość dorobienia się, dorobienia się pieniędzy. I teraz ten narastający konflikt między krzyżakami a ich poddanymi doprowadził 13 marca 1430 roku w Kwidzynie do założenia Związku Pruskiego. Ten Związek Pruski założyło rycerstwo Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej oraz przedstawiciele 62 miast. W tym czasie w państwie krzyżackim było 88 miast, no czyli mamy tutaj przygniatającą większość. Mamy tu tak potężne miasta jak Toruń czy Gdańsk. Cel powstania Związku Pruskiego no jest dość prosty. Obrona własnych interesów ekonomicznych, wymuszenie na krzyżakach, Zmiany polityki w państwie Krzyżackim. No i zaczyna się taka trwająca wiele lat, mówiąc językiem potoczym, przepychanka między Związkiem Pruskim a mm, władzami państwa Krzyżackiego, wielkimi mistrzami. Z jednej strony Związek Pruski naciska na rozwiązanie tych spraw z jego punktu widzenia istotnych, tych spraw ekonomicznych, społecznych, z drugiej strony Krzyżacy próbują. Przez negocjacje, częściowe ustępstwa doprowadzi do osłabienia czy wręcz odbicia Związku Pruskiego. Żadna ze stron nie jest gotowa na kapitulację, w związku z tym Krzyżacy nie chcą spełnić żądań Związku Pruskiego, Związek Pruski nie chce ustąpić, konflikt się przeciąga. Krzyżacy więc padają na pomysł, że odwoją się do cesarza. Odbywa się sąd. Cesarz Fryderyk III w 1453 roku nakazał rozwiązanie Związku Pruskiego. Konsekwencja tego wyroku byłaby dla Związku Pruskiego zaprzepaszczeniem tej długiej walki z Krzyżakami. Ponadto przywódcom Związku Pruskiego no, groziły wyroki śmierci przy kontynuacji działań. W tej sytuacji Związek Pruski postanowił wypowiedzieć posłuszeństwo Krzyżakom. Dochodzi do powstania antykrzyżackiego w Prusa, a delegacja Związku Pruskiego udaje się do Krakowa aby prosić króla Polski, Kazimierza Jagiellończyka, aby przyłączył ich ziemię do państwa polskiego. Powstanie antykrzyżackie przynosi olbrzymie sukcesy. Udało się opanować większość miast i twierdz krzyżackich, w tym Gdański Toruń. Tutaj mieszczanie rozżaleni na krzyżaków od razu zniszczyli krzyżackie zamki. Symbole znienawidzonych rządów krzyżackich. Delegacja Związku Pruskiego 20 lutego spotyka się, jest przyjęta przez króla Kazimierza Giellończyka. No i przywódca tego związku, Jan Barzyński, wygłosił przemówienie, w którym m.in. padły takie słowa. Cytuję. Komturowie i posiadacze zamków nie stromali się bez przeprowadzenia sprawy, bez złożenia sądu, Zabierać nam dobra i majątki, żony w oczach mężów i córki wobec rodziców porywać na pastę swoich lubieżnych uci. A tym, którzy się na takie krzywdy uskarżali, miasto wymierzania sprawiedliwości zdejmowano głowę albo wydzierano mienie. Gdy więc, Twoja królewska mość, ja z wszystkim wiadomo, i co sam mistrz i zakon jawnymi wyznali pismy, Jesteś Zakonu tego nadawcą, uposażycielem i dobroczyńcom, ziemię zaś pomorska, hełmińska, michałoska, gwałtem, przemocą zostały Królestwo Polskiemu wydarte. Prze to udajemy się do majestatu, Twego z prośbą, abyś nas raczył przyjąć za Twoje Królestwa Twego wieczystych, poddanych i hołdowników. I wcielił do Królestwa Polskiego, od którego jesteśmy oderwani. Poddajemy się dobrowolnie i z posłuszeństwem pod Twoją zwierzność i rządy. Poruczając ci siebie, żony, dzieci, rodziny nasze, oraz wszystkie miasta, wsie, zamki miasteczka, bądź zdobyte przez nas, bądź zdobyć się kiedyś mające. Nie odrzucaj zatem późm naszych, a przyjmij je razem od tych, których poselstwo sprawujemy. Jak widzimy, Jan Barzyński powołuje się na krzyżackie gwałty, powołuje się na historię, no i zwraca się do króla Polskiego z prośbą o Przyłączenie tych ziem do Polski. Widzimy tu też tą charakterystyczną dla średniowiecza zasadę pewnej wzajemności przekonanie, że władza nie jest władzą absolutną że jeżeli władza narusza pewne zasady, jest władzą tyrańską, można tą władzę zmienić, czy można tą władzę odrzucić, czy tą władzę wypowiedzieć. W odpowiedzi na prośbę Związku Pruskiego Kazimierz Agiłończyk wydał 6 marca 1454 roku przywilej inkorporacyjny. Czytamy w nim, cytuję w skrótach. Kazimierz z Bożej Łaski, Król Polski, wielki książę litewski, dziedziczny pan Lu Ruś skracam tytuł. Postanowiliśmy rzeczone rycerstwo, miasto, ziemian i wszystkich mieszkańców ziemi pruskiej, hełmińskiej, królewieckiej, lebląskiej, pomorskiej. Położonych na lądzie i morzu, a chętnie i dobrowolnie z wszelkim podającym posłuszeństwem pod naszą opiekę władzę i rząd przyjąć. Jakoż brzmieniem niniejszego pisma bierzemy i przejmujemy ziemię i państwa wyżej promienione Królestwu Polskiemu przywracamy. Z Nim jednoczymy, do Niego włączamy i wcielamy, z prawem uczestnictwa wszelkich korzyści, praw i swobód i nadań. Wszystkich biskupów, rycerstwo ziemian, miasta i mieszkańców ziem rzeczonych równamy co do praw stanu i własności z mieszkańcami Królestwa Polskiego. A nadto obdarzamy ich tym dobrodziejstwem, że urzędy i godności dotąd w tych krajach zwyczajne i na potem utrzymane będą. A zamki i dzierżawy miast i majątków w pomienionych ziemiach nie obcym i cudzoziemcom, ale tylko rodowitym krajowcom wypuszczać się mają. Widzimy akt inkorporacji i widzimy bardzo ważne stwierdzenia. Jest mowa o tym, że mieszkańcy Prus dostają wszystkie te prawa, jakie ma polska szlachta. Czyli również ten przywilej mm, nie więzienia bez wyroku sądowego, nie zabierania majątku przez, bez wyroku sądowego. Przed chwilą czytałem, że Jan Barzyński właśnie na to się uskarżał, że krzyżacy zabierają, gwałcą, mordują, że nie ma sprawiedliwości. Tutaj Kazimierz Jagiellończyk mówi, będziecie mieć te same prawa, co... Polacy, czyli przywilej nietykalności osobistej i majątkowej. Ale mówi też o czymś równie ważnym, o tym, że zachowa odrębność tych ziem, pewną autonomię, że urzędy, jakie są w tych ziemiach, zostaną, nie będą zmienione, że władze na tych ziemiach będą sprowadzić mieszkańcy tych ziem, a nie ludzie na przykład z innych dzielnic Polski. Wybitny historyk, eseista Paweł Jasinica, tak ocenił akt inkorporacyjny Kazimierza Jagiellończyka. Panowanie króla polskiego nie przyniosło niwelacji, nie naruszało odromności ojcowizny pruskiej, drogiej jej mieszkańcom. Tylko dzięki takim sposobom Polska ówczesna przyciągała do siebie sąsiadów. Dalej no jest rzeczą oczywistą, że krzyżacy żadnej inkorporacji nie chcieli i nie uznali, no żeby teraz yy, ten akt prawny stał się. Yy, realnie skutecznym. No, trzeba było wygrać wojnę z żakami. Początkowo wydawało się, że sprawa jest prosta. Okazało się, że taka prosta ta sprawa nie była. Król wzywa rycerstwo, aby no, podjąć działania wojenne. Zwołuje pospolite ruszenie. Krzyżacy werbują wojska zaciężne. No i teraz zebrana szlachta wykorzystuje okazję. Król potrzebuje wojska, no jeżeli chce prowadzić działania wojenne. I wymusza na nim przywileje. I to jest przywileje w Kwicy. Jeden z najważniejszych przywilejów na danych szlachcie, potem potwierdzony w Nieszawie. Król obiecuje szlachcie, że nie zwoła pospolitego ruszenia, nie nałoży podatków i nie wyda żadnego nowego prawa bez zgody szlachty. To jest bardzo istotny przywilej, który jest fundamentem demokracji, bo na tym polega przecież demokracja. Mówimy demokracja szlachecka. No bo tymi, którzy mieli wyrażać zgodę na podatki, zwołanie pospolitego ruszenia czy nowe prawa, miała być szlachta. Więc jest to jeden z tych kamieni milowych w procesie budowania demokracji szlacheckiej. Rok 1454, przywilej cerekwicki, potwierdzony później w Nieszawie, stąd często mówimy o przywilejach cerekwicko nieszawski Wojska polskie idą na tereny państwa krzyżackiego. Pod spotykają się z wojskami zaciężnymi i mimo dwukrotnej przewagi ponoszą sromotną klęskę. Ta klęska pod zadecydowała, że wojna nie była krótka, tylko trwała 13 lat. I ta klęska pod pokazała, że nie da się wygrać wojny przy pomocy metod, jeszcze, które sprawdzały się w czasie bitwy pod Rumwaldem. Okazało się, że mm, szlachta. Już w niewielkim stopniu przypomina rycerstwo jeszcze nawet przez 50 lat. To są ludzie odwykli już od wojny, których wartość bojowa jest bardzo niska i w starciu z najemnikami, z zaciężnymi żołnierzami, no po prostu ponieśli, ponieśli klęskę. Wojna toczy się, jak już mówiłem, przez 13 lat i jest toczona głównie przy pomocy oddziałów zaciężnych. Wówczas opinie najlepszych żołnierzy... W Europie mieli Czesi i obie strony korzystają no, właśnie z czeskich żołnierzy. Najemnicy mają tą zaletę, że są wyszkoleni, że wojna jest ich rzemiosłem, którym poświęcają się bez reszty, że znają świetnie sztukę wojenną, natomiast no, są cyniczni, no, bo walczą dla pieniędzy. Najemnikom jest wszystko jedno, dla kogo walczą. Byle ten kto ich wynają, zapewnił im dobre warunki, zapłacił im przede wszystkim, aby czuli się pod jego dowództwem bezpieczni. No i teraz krzyżacy nie mają pieniędzy, aby opłacić najemników. I teraz ci najemnicy, którzy stacjonują w stolicy państwa niemieckiego, w Malborku, rozpoczynają petytację z Polakami, składają ofertę. Oddamy wam Malborg za pieniądze i Polacy wykupują Malbork. Ta potężna twierdza krzyżacka, stolica ich państwa Malbok, w 1457 roku zostaje przez Polaków kupiona od nieopłaconych żołnierzy żołnierzy zaciężnych. Takie kluczowe zwycięstwa w tej wojnie trzynastoletniej to jest rok 1462, kiedy to Piotr Dunin rozgromił wojska krzyżackie nad jeziorem Święciną. I to jest rok kolejny 1463, kiedy to floty Gdańska i Leblonga rozbiły flotę krzyżacką na zalewie Wiślanym. Konsekwencją tych zwycięstw było całkowite już sparaliżowanie państwa krzyżackiego w sensie gospodarczym, przecięcie go dróg handlowych, odcięcie go od skutecznego zaopatrzenia z zewnątrz. Więc już w roku 1464 rozpoczynają się rozmowy pokojowe. Trwają długo, kończą się pokojem podpisanym w Toruniu w 1466. Jak już kiedyś mówiłem, ponieważ po Wielkiej Wojnie z konem krzyżackim też podpisano pokój w Toruniu, więc te pokoje się numeruje. Pokój kończący wojnę z krzyżakami trzynastoletnią nazywa się drugim pokojem toruńskim. Na jego mocy do Polski wraca Pomorze Gdańskiej ziemia Chełmińska, czyli to, co było przedmiotem sporów polsko-krzyżackich od czasów Władysława Łokietka ale Polska obejmuje również ziemie, które wcześniej nigdy do Polski nie należały, czyli Malbork, Elbląg i Warmię. Jeżeli szukamy takiego momentu, kiedy no właśnie Warmia, tak, kiedy Elbląg stały się częścią państwa polskiego, no to jest to dopiero rok 1466. Wcześniej mieszkali tam pogańscy Prusowie, potem przyszli tam krzyżacy i po raz pierwszy te ziemie znalazły się w obrębie państwa polskiego, no właśnie wówczas w 1466 roku. Czyli odzyskujemy Pomorze Gdańskie, Ziemię Chełmińską, zdobywamy Malborg, Elbląg i Warmię. Pozostała część państwa grzackiego ze stolicą w Królewcu, dzisiejszy Kaliningrad uznała zwierzchnictwo Polski. Jan Długosz zapisał w swojej kronice. Ja piszący te księgi czuję niemałą pociechę z ukończenia wojny pruskiej. Odzyskania krajów z dawna od Królestwa Polskiego odpadłych i przyłączenia Prus do Polski. Teraz szczęśliwym mieniem siebie i sobie współczesnych, że oczy nasze oglądają połączenie się krajów ojczystych w jedną całość. Także Kazimierz Jagiellończyk doprowadził do tego, co Polacy zabiegali przez wiele lat: odzyskania Pomorza Gdańskiego, a tym samym ujścia Wisły, a tym samym Wisła staje się tą główną arterią handlową. Polska będzie w wieku następnym tym że Europy, to zboże będzie Wisłą spławiane do Gdańska. Gdyby Gdańsk nie był w państwie polskim, pewnie wiek złoty nie wyglądałby tak, jak wyglądał. Mógł wyglądać w sensie gospodarczym tak pomyślnie dla Polski, no, między innymi dlatego, że Kazimierz Jagiellończyk zdobył dla Polski Gdańsk, odzyskał dla Polski Pomorze i ten rozwój gospodarczy Polski mógł się szybko rozwijać. Państwo krzyżackie staje się lenem polskim, o zmniejszonym terytorium. To, co najcenniejsze w dotychczasowym państwie krzyżackim Polacy zajęli, przetrwa w takiej formie nieco ponad 60 lat. Potem zostanie sekularyzowane, ale o tym już kiedy indziej. I zostało nam zagadnienie trzecie i ostatnie, czyli kwestia polskiej dynastycznej Jagiellonów. Kazimierz Jagiellończyk był niezwykłym przedstawicielem dynastii Jagiellonów na cenie Polskim bowiem miał wiele dzieci i nie miał problemów z męskim potomstwem a nawet miał problem odwrotny z nadmiarem tego męskiego potomstwa Władysław Jagiełło doczekał się synów jak był w bardzo podeszłym wieku jeden z tych synów zmarł, więc jak umierał miał ich dwóch Wardeńczyk zmarł bezpotomnie o że Jagiellończyku za chwilę, popatrzmy na jego następców Jan Olbracht zmarł bezpotomnie Aleksander zmarł bezpotomnie Zygmunt Stary też długo czekał, nie tak długo jak Jagiełło na męskiego potomka, ale dość długo. Miał dwóch synów, jeden umarł jako dziecko, więc kiedy umierał, miał jednego tylko następcę. To no, Zygmunt August umarł bezpotomnie. Kazimierz Jagiellończyk doczekał się sześciu synów i siedmiu córek. Z tych sześciu synów jeden został prymasem Polski, Fryderyk. Jeden zmarł w młodym wieku, został później ogłoszony świętym Kazimierz. Trzech kolejno było królami Polski, czyli Jan Olbrach, Aleksander i Zygmunt, zwany później Starym, no a najstarszy Władysław, o czym za chwilę, został królem Węgier i Czech. Najpierw królem Czech, potem królem Węgier. Jak do tego doszło, że Władysław Jagiellończyk został królem Czech? Otóż władcą Czech był Jerzy spodiebradu czyli taki władca czeski, husycki, wyizolowany w Europie, wyklęty przez papieża, szukający jakiegoś wsparcia dla siebie. No i w 1468 roku, aby no, zapewnić sobie poparcie państwa polskiego, zawarł układ z Kazimierzem Jagiellończykiem, że po jego śmierci władcą Czech zostanie jego najstarszy syn, czyli Władysław. No i tak się dzieje w roku 1471, Jerzy z do umiera, Władysław Jagiellończyk koronuje się na króla czeskiego. Czyli ojciec rządzi w Polsce, jego najstarszy syn rządzi w Czechach. W 1410 roku umiera król węgierski Maciej Korwin. No i teraz dochodzi do wojny między braćmi. Kazimierz Jagiellończyk, jego kojący ojciec, chciał, żeby kolejny z synów objął jakiś kraj, czyli chciał, żeby królem węgierskim został Jan Olbracht, ale pretensje do tronu węgierskiego zgłosił Władysław Jagielonczyk. No i dochodzi do wojny między dwoma braćmi. Wojna dzieli również Węgrów. Jeden i drugi z tych władców ma swoich zwolenników. No ale ostatecznie tym, który jest w tej walce o władzę skuteczniejszy jest Władysław Jagiellończyk. Czyli Jan Olbracht ostatecznie władzy na Węgrzech nie przejął. Władzę na Węgrzech objął Władysław Jagiellończyk. Czyli mamy unię personalną czesko-węgierską. Jeden władca, Jagiellończyk Władysław rządzi na Węgrzech i w Czechach. Jan Olbracht królem Węgier nie został w 1490 roku, ale dwa lata później został królem Polski, bo w 1492 roku umiera Kazimierz Jagiellończyk. Rządy Jagielonów obejmują wtedy cztery wielkie państwa europejskie, czyli Litwę, Polskę, Czechy i Węgr. Trzeba pamiętać, że te Węgry historyczne są o wiele większe od Węgier dzisiejszych, że te Węgry historyczne sięgają aż do Adriatyku. Chorwacja dzisiejsza należy do Węgier, Siedmiogród należy do Węgier, dzisiaj część Rumunii, Słowacja, dzisiaj kraj niepodległy, należy do Węgier. No więc jest to olbrzymi obszar. Jak patrzymy na ten obszar rządzony przez Jagiellonów, od Bałtyku do Morza Czarnego, od Morza Czarnego do Adriatyku, no to jest to olbrzymia powierzchnia. Więc z punktu widzenia polityki dynastycznej, nigdy wcześniej, nigdy później coś takiego się nie wydarzy, żeby no, członkowie dynastii rządzącej w Polsce rządzili na tak olbrzymim obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, tylko że tak naprawdę niewiele z tego wynikało. No bo mimo, że rządził ojciec i syn. Władysław Jagiellończyk, w Polsce Kazimierz Jagiellończyk. Mimo, że potem rządzili dwaj bracia, Jan Olbrach, Władysław Jagiellończyk. Mimo, że potem rządził bratanek i wuj, czyli po śmierci Aleksandra, królem Polski został Zygmunt, zwany później Zygmuntem Starym. Po śmierci Władysława Jagiellończyka władzę w Czechach i na Węgrzech przejął Ludwik Jagiellończyk. Zygmunt był jego wujkiem. Więc, mimo tak bliskiego pokrewieństwa między władcą rządzącym w Czechach i na Węgrzech, i władcą rządzącym w Polsce i na Litwie, to tak naprawdę każdy z nich się kierował polskim interesem, albo węgierskim, czy czeskim interesem. To współdziałanie było bardzo rzadkie. Kiedy dochodziło do jakichś problemów, no to władcy wybierali swój własny interes, interes swojego kraju, a nie patrzyli na te względy pokrewieństwa. A tak będzie chociażby w przypadku. Kiedy Turcy uderzą na Węgry, dojdzie do bitwy pod Mohaczem. Zygmunt Stary, kierując się polskim interesem, nie pomoże bratankowi. Będzie zachował pokój z Turcją. Ale o tym też przy innej okazji. Więc ta polityka dynastyczna Kazimierza Gilończyka no, osiągnęła sukces w postaci objęcia dwóch ważnych tronów przez Jagielonów, i tak jak już mówiłem, te. Obszar rządzone przez Jagielonów, ciągnęły się od Bałtyku do Adriatyku, od Adriatyku do Morza Czarnego. Jak już mówiłem, Kazimierz Jagielończyk miał siedem córek, pięć dożyło pełnoletności, wszystkie ojciec kochający dobrze wydał za mąż. Jeżeli teraz spojrzymy na panujące rody Europy, popatrzymy na współczesnych monarchów i pogrzebiemy w ich genealogii, to okaże się, że prawie każdy z nich ma wśród swoich przodków Kazimierza Jagiellończyka. Kazimierz Jagiellończyk umarł 7 czerwca 1492 roku w Grodnie. Pochowano go w Krakowie, no i był problem transportu zwłok. Lato, duża odległość. Jak sobie z tym poradzono? Otóż nagie zwłoki króla umieszczono w sosnowej tłumnie, dłubance i przykryto bardzo drogim materiałem karmazynowym altebasem. W ostatnią drogę dano mu miedzi i drewniane atrapy insygniów królewskich. W zwłoki obłożono warstwą niegaszczonego wapnia, a w jego szczelnie przyciśnięto metalowymi obręczami. Całość owinięto kilkakrotnie grubą tkaniną nasyconą żywicą, co miało gwarantować szczelność. No i w ten sposób zwłoki przewieziono do Krakowa i w Krakowie pochowano. Do dzisiaj, jak jesteśmy na Wawelu, możemy się pokłonić dzwokom Kazimierza Gielęczyka. Już na koniec opinie XVI-wiecznych polskich autorów o Kazimierze Gielęczyku. Maciej Stryjkowski. Był wzrostu wysokiego, strzelistego, długi, a złej twarzy, łysy na głowie, mowy szpetliwej, obyczajów prostych, trzeźby, bo winy i miodu nie pijał, małżonkę z homelżbietem nad obyczaj miłował, a ona także jego. Maciej Zmiechowa zapisał w biesiadach i wytrwały na trudy zimno, dym i wiatr. Upał najcierpliwszy. Kler szanował. Od poddanych żądał pieniędzy. O przyrzeczeniach pamiętał. Był prawdomówny. Pożyczki zwracał. Bez wątpienia zmarły w 1492 roku. Kazimierz Jagiellończyk to jeden z najlepszych władców Polski. To właśnie Kazimierz Jagiellończyk buduje fundamenty pod potęgę Polski w wieku XVI. Nie byłoby wieku złotego. Nie byłoby tego najlepszego okresu w historii Polski, gdyby niedługie i dobre rządy Kazimierza u uschyłku średniowiecza.